Instytut Lotnictwa już po raz ósmy zorganizował największą w Polsce nocną imprezę edukacyjną pod nazwą Noc w Instytucie Lotnictwa. Jej celem była popularyzacja sektora lotniczego. To przede wszystkim spotkanie przyjaciół, naszych przyjaciół, przyjaciół Instytutu Lotnictwa, tych, którzy od 8 lat tu nas odwiedzają, ale także całego naszego środowiska lotniczo-kosmicznego, które tu się prezentuje. Podczas wydarzenia na terenie Instytutu zaprezentowano ponad 100 atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa fotografii lotniczej pod tytułem Warsaw on Air autorstwa Macieja Margasa. Są to zdjęcia wykonane z pokładu śmigłowca na ścisłym centrum Warszawy. Pierwsze takie nocne zdjęcia lotnicze. No, coś, czego jeszcze nie było. Ważnym punktem ósmej nocy w Instytucie Lotnictwa były prelekcje. Doktor Natalia Zalewska opowiadała o swoim pobycie w bazie kosmicznej w Utah, gdzie stworzono symulację marsjańskich warunków. Ja wierzę w to, że noga ludzka stanie na Marsie, tylko jest pytanie kiedy. Bo no, NASA ma swoje plany, na razie jest to rok 2030-33. Wydarzeniem specjalnym był tak zwany hackathon, czyli 24-godzinny maraton programistyczny, w którym 6 zespołów tworzyło specjalne oprogramowanie. Będzie to trudne zadanie, mam nadzieję, że ktoś sprosta. Oczywiście mamy tutaj kolegów, którzy będą pomagać w realizacji, zawsze będą w stanie coś podpowiedzieć. No ale liczymy na to, że powstaną naprawdę jakieś kreatywne, fajne rzeczy na samym końcu. To jest też coś dla fanów tych najmłodszych, dla tych trochę starszych, dla tych najstarszych, a z drugiej strony też dla tych, którzy chcą przyjść z dziewczyną na randkę, zrobić sobie zdjęcie na tle kolorowej fontanny. Myślę, że to jest takie miejsce, gdzie po prostu może każdy coś dla siebie znaleźć. Co robisz? Czym się zajmujesz? Próbuję doczepić jakąś część do jakiejś części drugiej. Trudne zadanie, czy dajesz radę? Trudne. Wiele osób chciało zobaczyć od środka samoloty oraz helikoptery, wokół których tworzyły się długie kolejki. Oblegany przez zwiedzających był śmigłowiec Eurocopter z lotniczego pogotowia ratunkowego. Pytają przede wszystkim, jak tam się mieści pacjent, bo z zewnątrz to wygląda tak, jakby nie wiadomo było, gdzie on się mieści. Jest mimo wszystko dużo pytań do pilota, pytają o zasięg, o prędkość, z jaką ten śmigłowiec się porusza. Dorośli też mają satysfakcję z tego, że mogą właśnie zajrzeć do helikoptera LPR-u czy właśnie do rządowego, także jest naprawdę super dla każdego. Jedną z największych atrakcji był MiG-29. Jesteśmy pierwszy raz, bardzo nam się podoba, na pewno za rok również Was odwiedzimy. Chętnie bym te wszystkie guziczki poprzyciskał, na pewno ster mi się podoba. Super. Ósma noc w Instytucie Lotnictwa zakończyła się frekwencyjnym sukcesem. W imprezie udział wzięło ponad 37 tysięcy zwiedzających.